Hej! Witam Ciebie w kolejnej lekcji kursu poświęconego językowi TypeScript. W czasie tej lekcji porozmawiamy sobie troszkę na temat pojęcia, jakim jest wzorzec mediator, czyli tak zwany mediator w technologii TypeScript. Mediator to behawioralny wzorzec projektowy, który zmniejsza jakby sprzężenie między komponentami programu, sprawiając, że komunikują się one jakby pośrednio za pośrednictwem specjalnego obiektu właśnie mediatora. Mediator ułatwia komunikowanie, modyfikowanie, rozszerzanie, ponowne używanie poszczególnych komponentów, ponieważ nie są one już zależne od dziesiątek innych klas. No dobrze, to może trochę praktyki. Najpierw interfejs, powiedzmy, i mediator. Tak. O. Teraz powiedzmy, taka metoda będzie przyjmowała dwa argumenty: sender i event, advice. O, advice. I tutaj tak, sender, object i event, string. I o, to powiedzmy typu void, tak? Czyli wiadomo. I teraz tworzymy klasę mediator type. Type, która implementuje po i mediator. Tak? OK. No i teraz różnie tak. Zrobimy najpierw dwie właściwości prywatne: komponent 1 i komponent 2. Jeden i private komponent 2. Komponent 2. Jeszcze ich nie mamy, będziemy je mieli. Teraz tak, konstruktor. O, tak. I jeszcze tutaj C1, powiedzmy, komponent 1 i C2, komponent 2. OK? No i tak, this komponent 1, C1. Teraz this komponent 1, set mediator. To jest jeszcze metoda, której nie mamy. I this komponent 2, przepraszam, C2. I this komponent 2, set mediator, this, tak? OK. Teraz nareszcie przechodzimy do, tu możemy już zapisać, teraz przechodzimy do implementacji advice, tak? Public advice. Tutaj jeszcze teraz damy sender object i event string, tak? No i tutaj void, wiadomo, klamerka. I teraz tak, jeśli event jest, powiedzmy, a równy, to wtedy this component 2, uwaga, do task C, powiedzmy. To tak przykładowo. I jeśli powiedzmy event, to tak przykładowo, zaraz zobacz, co z tego wyniknie fajnego, jest D, no to tutaj oczywiście tych do tasków jeszcze nie mamy. This komponent 1 do task B. I jeszcze this komponent 2 do task C. Tak? OK. No i teraz zrobimy sobie jeszcze jedną fajną klasę, to znaczy base type. Ona będzie miała właściwość protected mediator typu i mediator.
i konstruktor. Mediator i mediator 0 z domyślną wartością 0. No i this mediator mediator. Public set mediator. Tak. Tutaj teraz mediator i mediator void. I teraz this mediator mediator. O tak, ekstra. I teraz po naszym base type dziedziczymy do klasy komponent 1. Bo pamiętaj, mamy tutaj komponent 1, komponent 2, tak? Więc class komponent 1 extends base type. I tutaj teraz tak, public do task a void this mediator advice this a, tak? Natomiast public do task b void this mediator advice this b. I teraz jeszcze class, bo tak, mamy nasz komponent 1, proszę, tak, a teraz jeszcze komponent 2. Przepraszam, ja może przejdę, tak? Komponent 2 extends i tutaj też base type. No i teraz tak, public do task c void this mediator advice this c, tak? No i jeszcze public do task d void i tutaj this mediator advice this d, tak? Świetnie, spójrzmy, czy wszystko jest teoretycznie ok, dobrze, ekstra. No i teraz pora na nasze kochane, że tak powiem, obiekty, instancje. Const c1 new komponent 1. Const c2 new komponent 2. I teraz zobacz. Const mediator type new mediator type c1 c2. Tak? I teraz tak, C1 do task A i na przykład C2 do task D, tak? I przykładowo tak to możemy właśnie robić, tak wygląda ta konstrukcja. No dobrze, to generalnie tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Jak widzisz, nie była ona taka trudna. W czasie następnej lekcji porozmawiamy sobie o takim bardzo fajnym wzorcu, jak wzorzec obserwator. Zapraszam!